Jak widzą Państwo, odbywa się dostęp do osoby poszkodowanej. Wewnątrz są strażacy, którzy też za pomocą czy koca, czy ewentualnie innego dostępnego sprzętu zabezpieczają też osobę poszkodowaną, żeby te odpryski, szyb, czy ewentualne odłamki karoserii nie zrobiły tej osobie poszkodowanej jeszcze dodatkowej krzywdy. Komendant. Tej często kupimy, nie? Potem. Widzimy przy pomocy sprzętu hydraulicznego, tutaj na żywce hydraulicznie, strażacy robią dostęp, tak jakby odcinają dach pojazdu. Za pomocą specjalnego noża wycinają też szybę. To jest taka trochę lepsza piłka. Pełne zabezpieczenie strażaków, czujnice, hełmy, rękawice. Pełna współpraca, kontrola, przede wszystkim bezpieczeństwo osoby poszkodowanej, to jest nasz priorytet. Jak widać, szyba jest krojona, czyli nie tak łatwo ją uszkodzić, ale przy okazji, przy pomocy odpowiedniego sprzętu. No i zaraz jeszcze dwa słupki i strażacy podniosą, tak? A nie można było drzwi otworzyć, tak? Tu padło takie pytanie, czy nie można było drzwi otworzyć. Czasami nie można, bo się gdzieś tam zakleszczą, jest problem z zablokowaniem danego zamka, ale też chodzi nam o to, żeby jak najbezpieczniej tę osobę poszkodowaną wyciągnąć. A w tym momencie, kiedy odetniemy ten dach, mamy praktycznie osobę na wierzchu. Noszę tych deska. Proszę Państwa, to może nie jest najtańsza wersja zrobienia kabrioletu, ale tak się działa. Tak się działa w Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiedni sprzęt. I mamy praktycznie bardzo łatwy dostęp do osoby poszkodowanej, którą za chwilę strażacy wyciągną i przekażą przy normalnym działaniu dla pogotowia ratunkowego. Gdzie mama? Chodź, czynu. Adaś! Specjalne zabezpieczenia dla wystające elementy karoserii, szczególnie na odcięte słupki, żeby dodatkowo osoby poszkodowanej nie narazić na dodatkowe zagrożenia. Te nosze na hasło, na raz, dwa, trzy, czy na cztery są wspólnie tutaj koordynowane przez ratowników, tak żeby też to przemieszczanie osoby było jak najrzadsze. Tak jest w środku manekin. Warto też dodać, że te manekiny są tak skonstruowane, żeby jak najbardziej przypominać ruchy osoby poszkodowanej, czyli odpowiedni ten sam ciężar, jakby to była osoba dorosła. Zazwyczaj na tych noszach od razu jest ta osoba przekazywana do karetki. Z tymi noszami też, żeby nie przekładać osoby poszkodowanej, jest zawożona do szpitala.
Dobrze, proszę Państwa, to jest tak naprawdę koniec tego pokazu, bo w normalnej rzeczywistości ta osoba poszkodowana by została zabrana, przekazana już do pogotowia i zabrana do szpitala. Dziękujemy bardzo, koledzy. My zapraszamy Państwa.